No, Werwa, krótki komentarz na temat turnieju. No, turniej jak zwykle na bardzo wysokim poziomie. No, trzeba było powiedzieć, że wczoraj umiejętnie przepuściliśmy młodych wyjadaczy do kolejnej rundy, by dzisiaj ułatwić sobie zadanie. No, okazało się, że przeciwników nie było, pewne trzy zwycięstwa. No, nawet nie wiem, nie potrafię sobie przypomnieć, ile kogo zdaliśmy, bo takie duże wyniki były. O ile się nie mylę, choć nie jestem tutaj w tym momencie pewny, to chyba 2-1, 1-0 i 3-2 to potężne rezultaty, jeżeli chodzi o to, z kim mieliśmy tutaj przyjemność grania. No, było tutaj kilka ekscesów związanych z naszą drużyną. Przede wszystkim postawa Sławka. Jesteśmy dumni z jego postawy. Widać, że starał się nam pomóc, wspierał nas mentalnie. Sytuacja jest na tyle ciekawa, że mieliśmy też kilku gości, zaczynając od pięknego Grzesia. Tutaj, tak. Piękny Grzesiu. Przestań, bo Werba jesteś słaby. Piękny Grzesiu wyraźnie pomógł sztuczkami swoimi. Weź do Sławka. Oraz też twarzą, tym został turnieju. Był też Tomek. To jest bliżej, nie? Walnie przyczynił się tutaj do sukcesu. No, klasycznie, gdyby nie Pawła, wczorajsze zjebanie bramki, no to mielibyśmy komplet zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Jak to się mówi, kolejny turniej odfajkowany. Wakacyjny numer 3. Dziękujemy za udział, gratulujemy. Sukcesów. Zaczynamy od różnych indywidualnych. W tym roku są dwa. MVP turnieju, czyli najlepszy zawodnik z pola. Zapraszamy Radosław Zużyło. Wypuścić tego trofeum z ręki. Nie wierzę. To jest kurwa przesada. No, nie. Doszczegnęło się to w sumie na samym końcu. Na samym końcu, niestety. To się wytnie. Był pod kandydat, ale padł w ostatnim meczu. No co, poprosił zdjęcia na mało. Wróć tu z tą fotografem. Drużyna numer 4. Sensacja, niespodzianka. Melodia przyszłości, młodzi wyjadacze, zapraszamy. Panie Adamie. Trzecie miejsce. Nie mogę sobie przypomnieć. Zapraszamy. Delikatnie na najbardziej napracowali pierwszy. Drugie miejsce. Zupełnie nieznana ekipa, nie byle kto. Zapraszamy przedstawiciela. Wczoraj poznali smak porażki, dzisiaj niestety nie, a może stety. Zapraszamy Istanbul, przedstawiciela. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za udział w tym turnieju. Zapraszam na turniej na pewno zimowy, na hali. Jesienią będzie i zapraszam do wspólnego zdjęcia na stronę, żeby wrzucić. Także proszę tutaj.